Jadwiga Jasne o kaprysi gabrysi. Dawno, dawno temu, za górami, za lasami, żyła prześliczna królewna. Każdy, kto ją ujrzał, był zachwycony, dopóki nie zobaczył, jak się zachowuje. No bo komu może podobać się taka dziewczynka? Nie chcę lalki, dajcie mi kredki. Nie, nie takie, inne. I soku chcę, pomarańczowy, nie chcę. Córeczko, prosiłem, żebyś była grzeczna, przypominał tata król. Wczoraj byłam grzeczna i już mi się znudziło, odpowiadała królewna. Wczoraj? Nie przypominam sobie. A, bo to było tydzień temu. Czas na lekcję tańca. Nauczyciel czeka. Teraz nie mam ochoty tańczyć. Niech przyjdzie później. Córeczko, królewno, tak nie można. Można, można. Mało kto pamiętał, jak królewna ma na imię. A było bardzo ładne, Gabrysia. Ale wszyscy nazywali ją Kaprysia. A rankami, zamiast mówić sobie dzień dobry, pytali, jaki humor ma dzisiaj nasza Kaprysia? Czas płynął, a królewna zamiast mądrzeć, robiła się coraz bardziej nieznośna i coraz dziwniejsze miewała zachcianki. Król, chcąc nie chcąc, spełniał je dla świętego spokoju. Aż do dnia, kiedy Kaprysia zażądała. Chcę mieć skrzydła. Dobrze, córeczko, polecimy krawcowi, by uszył ci skrzydła z jedwabiu. Albo nie chcę z jedwabiu, mają być prawdziwe. Jak to prawdziwe? No takie, jakie mają ptaki. Ptaki to ptaki, a ludzie to ludzie, nie możesz mieć skrzydeł. A właśnie, że mogę. To poczekaj, aż ci wyrosną, zdenerwował się król. Następnego dnia królewna, zamiast zająć się grą na harfie albo haftowaniem, zapytała, gdzie są moje skrzydła? Mówiłam wyraźnie, chcę mieć je. A ja powiedziałam, żebyś poczekała, aż ci same wyrosną. Nie lubię takich żartów, a ja nie lubię takich zachcianek. Jeśli nie dostanę skrzydeł, to zobaczycie. Królewna wybiegła z pałacu. Zrobiło się bardzo nieprzyjemnie i nikt nie miał pomysłu, jak to zmienić. Kaprysia biegła przed siebie, a kiedy się zatrzymała, ze zdziwieniem stwierdziła, że nikt za nią nie biegnie. Zwykle król wysyłał kogoś ze służby, żeby pilnował królewnę. Nie to nie, powiedziała i usiadła. Witaj, królewno, powiedział nieznajomy, nisko się kłaniając. Skąd wiesz, że jestem królewną? Och, ja wiem wszystko. To pewnie wiesz, że chcę mieć skrzydła. Wszyscy już o tym wiedzą. Chcę mieć prawdziwe skrzydła, a nie przyszywane z jakiegoś jedwabiu. To oczywiste, że chcesz mieć prawdziwe skrzydła. Takie, jakie mają ptaki. Rozumiem. I chcę je mieć natychmiast. Proszę bardzo, Kaprysiu, powiedział nieznajomy i wykonał tajemniczy gest ręką. W jednej chwili w miejscu, gdzie siedziała królewna, pojawił się wielki, czarno-szary ptak. Oto twoje skrzydła, Kaprysiu. Podobają ci się? Kra, kra, kra. Ha, zaśmiał się nieznajomy i zniknął. Zamieniona we wronę Kaprysia nie potrafiła mówić, ale umiała latać. Rozpostarła skrzydła i poleciała wysoko, wysoko. Potem usiadła na czubku najwyższego drzewa i chciała zawołać, patrzcie, mam skrzydła, ale zamiast tego zaskrzeczała jak to wrony, kra, kra, kra. Po co mi skrzydła, kiedy nikt nie widzi, że je mam? Wyglądam jak wszystkie wrony, tu nawet nikt nie wie, że jestem królewną, rozmyślała Kaprysia i nie zauważyła, że dookoła zbierają się takie same wrony jak ona. I patrzą na nią tak jakoś niemiło. Kra, kra, kra. Coś ty za jedna. Jestem królewną, chciała powiedzieć Kaprysia, ale zamiast mówić zakrakała. Kra, kra, kra. Jestem królewna. Ha, ha, ha. Wrony tak się śmiały, że omal nie pospadały z drzew. Jak to jestem królewna, kra, kra. I ja. Mieszkam w pałacu, kra, kra. Żałośnie zakrakała Kaprysia. A wrony znowu w śmiech. My
My też w pałacach mieszkamy, kra, kra. Pałacowe gniazda mamy, kra, kra. Ale ja, kra, kra, nie jestem wroną. Zakrakała Kaprysia. Królewna, kra, kra, zaśmiały się wrony. Kaprysia wrona dosyć miała tego krakania. Rozłożyła swoje skrzydła i poleciała do pałacu. Zaraz się przekonacie, że jestem królewną, pomyślała. Ale kiedy usiadła na parapecie okna pałacowej komnaty, od razu zrozumiała, że nikt nie rozpozna w niej królewny, nawet jej tata król. A siomi stąd, zawołał i zamierzył się na nią królewskim berłem. Kra, kra, to ja, zakrakała żałośnie, co wzbudziło jeszcze większy gniew króla, który oczywiście nie rozumiał wroniej mowy. Odkąd zaginęła moja córeczka, nie mogę patrzeć na ptaki. Ona tak bardzo chciała mieć skrzydła. To ja, kra, kra, Kaprysia, kra, kra. Nie słyszałaś? Nie mogę patrzeć na ptaki, zmykaj stąd. Kra, kra, zakrakała Kaprysia i odleciała. Lecąc nad lasem rozmyślała. Co ja teraz zrobię? Jestem bardzo głodna i noc się zbliża. Co jedzą ptaki? Gdzie śpią? Kaprysia niewiele wiedziała o ptakach, poza tym, że mają skrzydła i potrafią fruwać. Zaczęła się rozglądać za czymś do jedzenia. Ale nigdzie, jak okiem sięgnąć, nie było pozłacanych talerzy z przysmakami, ani kryształowych szklanek wypełnionych pomarańczowym sokiem. Głodna i śpiąca usiadła pod drzewem i już prawie zasnęła, gdy usłyszała dziwny szept. To lis się skradał i już ją miał. W ostatniej chwili udało jej się umknąć dzięki temu, że miała skrzydła. Oj, niebezpiecznie jest być ptakiem, pomyślała Kaprysia i poleciała w stronę wsi. Zobaczyła mnóstwo jaskółek. Latały w różne strony i w locie łapały muchy. Czyżby jaskółki jadły muchy? A fe! Już nie chcę być ptakiem, kra, kra. Nagle zobaczyła ptasi karmnik pełen okruszków. Co to jest? Okruszki? Takie same jak te, które zrzucałam ze stołu? Dziobiąc okruszki, zauważyła, że przygląda się nieznajomy, który zamienił ją we wronę. Jak ci się wiedzie, królewno? Och, jak dobrze, kra, kra, że pan przyszedł. Chciałem zobaczyć, jak ci się lata. Jestem głodna. Chciałaś mieć skrzydła? Dałem ci je. Nie chciałam, kra, kra, być ptakiem. Mogłem zamienić cię w muchę, komara, motyla. Jest wiele skrzydlatych stworzeń. Myślałam, kra, kra, że skrzydłami nadal będę, no, kra, kra, królewną. Chciałaś być skrzydlatą królewną? Tak. Byłaś najbardziej kapryśną królewną, o jakiej słyszałem. Bardzo tego żałuję. Przyrzekam, że już nigdy nie będę kaprysić, kra, kra. Odczarujesz mnie? Zapytam króla, czy zechce, żebyś wróciła. Przyjdę tu jutro. Nieznajomy zniknął, a Kaprysia, dziobiąc okruszki, przypomniała sobie, jaką była niemiłą królewną. Następnego dnia, samego rana, przy karmniku zjawił się nieznajomy. I co, kra, kra? Czy tata król, kra, kra, zgadza się, bym wróciła? Dowiedziałem się, że twoje imię to Kaprysia. Tak, kra, kra, na imię mam Gabrysia, ale co powiedział mój tata król? Więc król powiedział, że Gabrysię widzieć chce, a Kaprysi nie. Już nigdy nie będę Kaprysią. I jeszcze coś, o czym powinnaś pamiętać. Nie będę rozmawiać z nieznajomymi. Tym razem udało się. Czarodziej zamienił Kaprysię w grzeczną królewnę Kaprysię. Ale mogło być zupełnie inaczej, bo nieznajomi przeważnie nie są czarodziejami, więc nie rozmawiajcie z nimi bez zgody taty i mamy. Dziękuję i pozdrawiam.